Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. I zapraszam na dwie partie z Mistrzostw Europy w szachach błyskawicznych. W, ostatnich, w ostatniej rundzie, dwóch meczu grałem z arcymistrzem polskim Danielem Sadzikowskim, człowiekiem niezwykle zdolnym, niezwykle silnym arcymistrz, który już w swojej karierze podchodził pod ranking 2600. Więc no siła gry niesamowita, ale wiadomo, blice rządzą się swoimi prawami. W tym momencie tutaj rozgrywania tej partii ranking właśnie Daniela jest nieco niższy, ale w Blicach z reguły jest to niższy ranking, to też mówię, nie odzwierciedla tej prawdziwej siły, siły gry. Partie były nieco szalone. Sporo błędów się pojawiało, no i zapraszam do omówienia pokrótce tych dwóch partii, gdyż partie były dosyć długie, więc postaram się to zrobić w miarę zgrabnie. Zacząłem ruchem D4. Mój przeciwnik odpowiedział D6. Może tak będę przestawiał dosyć szybko C4, posunięcie E6, skoczek F3, D5, skoczek C3. No i Daniel tutaj mi wybił pionkę na C4. Na co odpowiedziałem? No bo mogłem tutaj zagrać oczywiście posunięcie E4, tylko że nie znałem za bardzo też takich niuan a wiem, że Daniel jest no ogromnym specjalistą w debiutach, więc postanowiłem, że zagram miękko, czyli ruch e3. On jest oczywiście normalnym, to jest normalne posunięcie, tutaj białe nic wielkiego nie zyskują po posunięciu a6. Wybiłem pionka, b5, goniec wrócił na e2. Goniec B7. I moi, moi drodzy, żeby była jasność, ta pozycja dla czarnych jest bardzo przyjemna do gry. Na pewno żadnych problemów w debiucie nie ma. Można sobie konstruować plan pod tytułem skoczek D7, C5, Goniec e 7 Roszada to są bardzo normalne posunięcia. Postanowiłem zrobić roszadę. Przeciwnik zagrał skoczek na D7, e, zagrałem B3. No bo mówię, gdzieś tego gońca trzeba wyprowadzić, więc e, po, powiedziałem sobie przed partią, gram twardo staram się nie podstawiać i e, próbować przeciwnika tutaj e, no, wyczekać. Grał Daniel dosyć szybko, ja też starałem się tutaj trzymać tempo w tej partii. Goniec E7, goniec B2, roszada. Zagrałem ruch A4. No właśnie teraz takie posunięcie, które trochę gryzie skrzydło. No i ruch B4 jest w zasadzie wymuszonym posunięciem. Jest to jak najbardziej słuszne i dobre. No i teraz pytanie, gdzie odejść skoczkiem? Postanowiłem zagrać skoczkiem na B1 z tego względu, że odbije się skoczkiem później na D2 i zajmę placówkę C4. Posunięcie C5, skoczek właśnie na D2 i skoczek D5. No i teraz widzimy, że ten skoczek ma wielką ochotę Wpakować mi się na polece 3. Czasami sobie myślę, że właśnie taki skoczek może wiele skrzywdy zrobić, z tego powodu, że jak sobie wybije tutaj pionkiem wybije gońcem i pionek odbije, no to nawet jak zdobędę tego pionka, to czasami jest tak, że strata tego gońca, a goniec E7 może sobie tutaj nieźle poszaleć. No ale na razie wieża C1, e, mówię twardo, biorę pionki, w razie czego tutaj, aby niczego nie podstawić. E, wieża zagrała na C8, no skoczek C4, no i mój przeciwnik wybił na D4 pionka. No i tu się chwilę zastanowiłem, e, no bo stwierdziłem tak... Mm, Czym odbić? Na pewno nie Hetmanem. To znaczy, to też nie było pewnie jakieś tam straszne, ale chodzi o to, że to jakiś goniec wchodzi na F6. Ale więc hetmana pod uwagę nie biorę albo pionkiem, albo gońcem, albo skoczkiem, co jest najlepsze. Tak naprawdę posunięcie gońcem chyba byłoby najbardziej optymalne. Wybicie gońcem żeby nie tracić, powiedzmy, bo jak zbiję pionkiem, to będę miał izolowanego piona. No i w zasadzie ciężko stwierdzić, czy ten izolowany pionek jest dobry, czy niedobry. No ale teraz tak, stwierdziłem, że jak wybiję skoczkiem czy gońcem, dostanę dosyć symetryczną pozycję Um, nie ukrywam, no, remis byłby ok, ale nie walczyłem tutaj o remis, bo remisy za, za dużo by nie dawały w takich dwóch meczach. Tu trzeba po prostu wygrywać. Stwierdziłem, że wybiję pionkiem. Wybicie pionkiem, najlepsze nie jest, ale to też nie jest coś takiego strasznego mega, że tutaj białe już przegrywają sobie zdałem sprawę, że pionek jest ładnie blokowany przez skoczka, goniec niestety blokuje tutaj, pionek blokuje gońca, no ale mówię, zagram przecież sobie zaraz skoczkiem E5, może jakaś wymiana, trochę goniec mi się wydłuży, no prób, spróbuję coś tutaj pomieszać, puściłem też pole F4, niestety to pole jest bardzo słabe z tego względu, że też właśnie czarne mogą tu zagrać i ten goniec będzie zbity, no para gońców, no czarne według mnie stoją bardzo dobrze, już, no ale mówię, mieszam, wiem, że nieco niepoprawnie, mój przeciwnik w w tym momencie zagrał skoczkiem z siódemki na F6 no i wieża E1 z myślą taką, że właśnie tutaj ten goniec sobie zagra. No i tak sobie to myślałem, ale zobaczcie, moi drodzy, ja tak teraz analizując te partie, zauważam bardzo dużo błędów z mojej strony. No i e, e, widząc partie na przykład Karsena, no to on gra perfekcyjnie, i to jest. To jest naprawdę. Nie lada sztuka, to się tak łatwo patrzy na te partie, ale w głowach podczas gry dzieją się niesamowite rzeczy i to są trudne rzeczy do grania. To jest kwestia oczywiście no... Siły gry e, danych zawodników, ale ja patrzę na. E, z podziwem w ogóle na Dudę, na Carlsena, e, na tą całą czołówkę, że oni po prostu wszystko widzą na szachownicy. Ja niestety nie widziałem, a wydawało mi się, że widzę dużo. E, skoczek mógłby zagrać na C3. To był dobry, bardzo dobry ruch z tego względu, że jak wybije gońcem i wybije pionek, no to nie mogę zbić wieżą, bo jest goniec B4. A ten pionek tutaj szkody może narobić dłużej. Tak nieco intuicyjnie można by było zagrać skoczek. Skoczek na przykład na D5. I też ładnie wszystko by się broniło. Czarne na pewno. Byłyby tu świetne. Jednakże mój przeciwnik zagrał skoczkiem E4, i teraz jest jasny plan wejścia skoczka na C3. No tego nie uniknę, no ale już mo mogę próbować nieco wyprostować pozycję grając goniec D3. Skoczek wpakował mi się na C3. Hetman zagrał na D2 e, i goniec na E6. To cały czas posunięcia prawidłowe. Sk e, jeśli chodzi o czarno, oczywiście. Skoczek na, e, zagrał na E5. E, ten ruch jest również, e, no. Ciekawy zresztą, ale tutaj czarne już mogły uzyskać troszkę większą przewagę pod tytułem Goniec G5. I po tym ruchu muszę zagrać skoczkiem, i takie, no, to związanie jest bardzo, bardzo nieprzyjemne. Na przykład, Goniec F4, dosyć trudne posunięcie, ale o co chodzi? Próba tutaj. Zagrania G3, tak sprowokowanie do zagrania G3 nieco może by wydłużyło gońca. No to są takie posunięcia już na, naprawdę na bardzo wysokim poziomie, ciężko zauważalne. No ale mój przeciwnik po skoczek E5 zagrał G6. I teraz, moi drodzy, zagrałem fatalne posunięcie, ale dosyć szybko to zrobiłem i, i e, pewnie. Dlatego taka różnica jest gry na żywo, a w internecie, że... Przeciwnik widzi Twoje zachowanie, Twoją pewność siebie lub jej brak. No, i zagrałem Hetmanem na H6. Niestety, to jest ruch y, przegrywający. Mój przeciwnik zagrał goniec G7 y, i goniec G7 nie był najlepszym zagraniem. Znaczy, to nie jest przegrywający u czarnych absolutnie, tylko jest po prostu teraz lepsze zagranie dla czarnego. Koniec G5. Można byłoby się już poddać, moi drodzy. No i tutaj oczywiście grozi wzięcie wieży. Ale nie wieża w tym momencie jest najważniejsza, ponieważ po odejściu Hetmanem na H3, ten skoczek na F4 tutaj paraliżuje mi totalnie całą akcję. No i Hetman musi gdzieś uciekać i bicie pionka na G2 po prostu no kompletnie niszczy pozycję tutaj u białych. Wisi wieża, wisi pionek. Skoczek może odejść na H4. Goniec świetnie zagrywa. Pozycja czarnych jest tutaj totalnie, totalnie wygrana. Mogłaby być. No ale jak już mówiłem, blice to blice, mój przeciwnik zagrał goniec G7, ja tu miałem taki plan, że za chwilę zagram skoczek na przykład na G4, no w ogóle kompletnie nie widząc goniec G5, no, mój przeciwnik również nie zauważył, czas robił się coraz krótszy, wróciłem na D2, ja tu miałem plan, żeby zagrać hetmanem na H3 również, ale potem dostrzegłem, że skoczek F4, no i znowu mi tutaj paraliżuje, więc wróciłem hetmanem. Hetman C7, zagrałem H4. Próba tutaj oczywiście sztucznego ataku, taka psychologiczna rozgrywka. F6, dosyć twardo tu mój przeciwnik. Skoczek G4. Skoczek G4 nie po to, żeby tam się władować, tylko żeby ustabilizować pozycję i zagrać na E3 i bronić na G2. Skoczek f4, właśnie, goniec f1 czujnie. Ja tak mówię, tu już byłem w miarę zadowolony w tej pozycji, dlatego że skoczka mam cały czas na straży. Ten oczywiście tutaj no, niby szkodzi, ale zawsze mam szansę go wybić. No i mój przeciwnik zagrał h5, ja skoczkiem na e3 i hetman b8. No, właśnie, Hetman B8 chyba najlepszym zagraniem nie był, chociaż ciężko mi stwierdzić, co czarne mogą grać. Przypuszczam, że jakiś skoczek na E4 mógłby zostać zagrany, ale zauważmy, że tutaj wisi pionek. Czasami, właśnie. Większa siła gry przeciwnika nam może paradoksalnie pomóc, z tego względu, że przeciwnik dostrzega swoje słabe ruchy i może zagrać na przykład w ten sposób, a ja bym nie dostrzegł może bicia na B4. Ciężko stwierdzić. No to są takie bardzo ciekawe aspekty w dziedzinie właśnie szachów. Hetman zagrał na B8, na co oczywiście teraz już mam proste zagranie: bicie skoczka po wybiciu odbiłem wieżą. Mówię, gram twardo, nie szukam jakichś spektakularnych ruchów, tylko staram się, staram się grać dosyć szybko i pewnie wieża z F na D8, G3 odpędziłem skoczka, skoczek D5. No i seria wymian tutaj mi troszeczkę ułatwia e, sprawę. Zdwoiłem wieżę, co już jest dobrym tutaj, e, że tak powiem, układem. Skoczek E3, wymiana wiesz hetmanem wybiłem, goniec zagrał na E4. No i zauważmy, że tutaj e, przeciwnik nie atakuje pionka, ale jest hetman C5. No i mówię, gram hetmanem na C5, jest pionek więcej, goniec patrzy w piona, no robi się bardzo przyjemnie. Przeciwnik wybił, na co pionkiem oczywiście odbijam. Teoretycznie mam dwa piony więcej, jest jeden oczywiście, ale widzimy, że są trzy na jeden, więc tak sobie liczę dwa więcej. Przeciwnik zagrał A5, na no to C6 poszło, bierze C8 i teraz moi drodzy, no... Może nie zagrałem jakoś źle, ale mogłem partię wy, bar, wygrać bardzo szybko Posunięciem C7 C7 wygrywał bardzo szybko, bo chodzi o to, że grozi goniec A6 Więc jak przeciwnik zagra goniec B7, gram goniec B5 No i nie ma ratunku e, na goniec D7 Jeżeli jeszcze wie, że zagra, zagra na przykład na F8, żeby ustawić gońca na C8 No to mam skoczek C4 I ten skoczek idzie na B6 lub D6 Wspierając tutaj e, pionka na C8 no tak nie poszło. Zagrałem goniec G2. Mówię, wymieniam sobie tutaj. Próbuję wymienić gońce i utrzymać technicznie wygraną pozycję. Na co przeciwnik wybił gońca, król wybił, król F8. No, i tutaj kilka posunięć takich właśnie trzeba dosyć precyzyjnych zagrać, co jeszcze nie jest moim, 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 moją najlepszą stroną. Na takim czasie, oczywiście, tutaj wieża C5, oczywiście, lepsze, żeby zgarnąć zwyczajnie pionkę. Zagrałem wieża C4, Król E7, Skoczek C2, E5. Wieża C5 teraz na piona właśnie tutaj się nastawiłem. Król zdążył wejść do centrum, więc dałem przeciwnikowi jakieś jeszcze szanse w tej pozycji. No, ale wybicie, wybicie wieżą i Skoczek E3. Wiedziałem, że to pozycja jest wygrana. Tylko mówię sobie, nie podstawiaj niczego, zagraj spokojnie, szybko pewnie, nie jakieś tam, mówię, jakieś specjalne wygrane, jakieś szybkie, tylko nawet małe kroki i będzie dobrze. F5, skoczek dał szacha, król E6, na co wieża B5, no i mówię, idę pionkiem, prosty plan. Wieża C7, tutaj zagrałem A5, E4 zagrał czarny, posunięcie A6, goniec D4, król F1. Wieża a7, no i teraz wieża a5, bronię pionki. Oczywiście tutaj trzymam cały czas króla, żeby nie wszedł. Goniec c3, wieża a4, król d5. No i skoczek e3, sobie taki ruch wymyśliłem z tego względu, że król nie może wejść na linię c, bo jest wieża c4, biorę gońca. Więc król wrócił na e6, no i postanowiłem troszeczkę króla doprowadzić bliżej. Goniec e5, skoczek c4, goniec d4 i na szczęście tu już pionek zaczął maszerować. Król d5, skoczek a3, żeby wspomóc pionka, no ja sobie zdaję sprawę, że nie realizowałem tej przewagi w sposób perfekcyjny, to, na moim poziomie to jest bardzo trudne, ale starałem się właśnie tak grać, żeby tutaj przeciwnika tymi ma małymi kroczkami e, spróbować. No, załatwić, mówiąc wprost. Król C5 zagrał w tym momencie, wieża C4, król D5, wieża C6. No i tutaj czułem się już dosyć pewnie, koordynacja figur zaczyna się fajnie układać. Po końcu C5 jeszcze skoczek C1 z zamiarem, na przykład, tu szacha i skoczek A4, ewentualnie koń D2, żeby nie wpuścić właśnie króla. W tej sytuacji. Tutaj król wieża zagrała na B7. Tu mieliśmy oczywiście mało G7, mieliśmy mało czasu, więc te ruchy były bardzo szybkie, koniec B4, skoczek G5. No to mówię, dobra, jest G5. No i co? Mogę wszystko zagrać? Skoczek E3 dalej, atakować, ale postawiłem wybić, wybić. Skoczek dał szacha, dosyć proste, granie, król E5. A7. No, i w tym momencie przeciwnik się poddał z prostego powodu. No, pionek oczywiście dochodzi do pola przemiany. Byłem już bardzo zadowolony. Ostatnia partia w turnieju. 22. Partia będzie za chwilę, i właśnie pokazuje. No. Ta partia była niezwykle niezwykle ciekawa. Zapraszam, trzymajcie pasy i trzymajcie się mocno, jedziemy. Przeciwnik rozpoczął ruchem C4. W ogóle przypomnę, że Daniel Sedzikowski e, chyba największy e, swój sukces w karierze to zdobył to wicemistrzostwo Polski w szachach. Był o krok od mistrzostwa Polski, co, było, co byłoby oczywiście fantastyczne, no ale wicemistrzostwo to jest e, no też e, przekozacki wynik. Moi drodzy widzowie, przejdźmy dalej. Zagrałem skoczek F6, skoczek no, i tutaj, oczywiście, swoje królewsko-indyjskie domki. Ustawiałem. Kojarzyłem oczywiście, mniej więcej jak to grać z uwagi właśnie o wieża E8, to jest takie Kasparowowe zagranie. Też pamiętam, analizowałem partię C6, i dzięki właśnie tym analizom czasami tutaj mi to może pomóc. No, ruch E4, bo ja zaplanowałem sobie zagrać D5. Jeżeli przeciwnik by grał B4, czy wieża B1, to ja gram D5 i uzyskuję centrum, tak jak kiedyś ładnie Kasparow sobie rozgrywał. No, ale ruch E4 z, z, zagrał mój przeciwnik. Skoczek na D7, B4, mówię, gram A5, no bo trzeba otworzyć linię, wieża. 1 A, b, A, b. No i teraz jaki plan tutaj znaleźć? Powiem szczerze, tak jak patrzę na silnik, no to jestem zadowolony, że grałem dosyć szybko i silnik mówi tak samo. Skoczek f 8 Dlaczego ten ruch? Skoczka chce przerzucić i wstawić go na D4. Taki jest plan. H3, no to ja mówię H6, żeby też nie zagrał mi tutaj przeciwnik, nie związał. No, ograniczać figury na skrzydle. Bierze E1, ja skoczek E3, E6, goniec na E3 i skoczek D7. Jesteśmy w bardzo ważnym momencie tej partii, dlatego że mój przeciwnik na pewno, no wiadomo, każdy chce wygrać, ale no remis go nie zadowala, nie zadowala absolutnie. W sumie jestem ciekawy, czy jak zaproponowałby remis, czy bym przyjął, nie wiem, szczerze mówiąc, ale już byłem powiedzmy po trzech wygranych z takimi silnymi zawodnikami, więc mówię, idę na całość, po prostu zimna krew tutaj i, i gramy, po prostu gramy w szachy. Mój przeciwnik właśnie zagrał teraz D4. Okazuje się, że to jest błąd w partii. Ja czułem, że to jest słabe posunięcie. E, I e, wiem, że to nieskromnie brzmi, ale. No, no ale czułem, no to chyba coś tam jeszcze o szachach, mniej więcej wiem. Chodzi o to, że ten ruch jest słaby z tego powodu. Ja może pokażę tylko, jak należałoby zagrać w trzech ruchach. Hetman D2, żeby atakować, król H7 i na przykład wieża A1, czyli wyczekiwać białymi również te pozycje. Ale D4 jest słaby z tego powodu, że. Jest wybicie. Tak też poszło w partii. Skoczek wybił, jest skoczek E5. Nagle moje figury zaczynają pięknie żyć. Chodzi o to, że skoczek atakuje słaby punkt C4 i nie wiadomo, jak się zachować. Jeżeli Hetman E2, no to tutaj miałem zaplanowane wieża A3. Ta wieża już męczy skoczka. No i mówię, no, białe muszą się tutaj e, oczywiście e, no. Wykazać jakoś w tej, w tej dosyć trudnej pozycji, wbrew pozorom. Ciężko stwierdzić, co tutaj grać. No po skoczek, na przykład B3, no na pewno bym nie zagrał takiego ruchu skoczek G5, chociaż ciężko powiedzieć, bo to dosyć dobrze wygląda. Sporo taktyki trzeba tutaj e, liczyć, ale. W partii było jednak inaczej. Skoczek wybił na e6 po namyśle białych, na co odpowiedziałem wybiciem gońcem. No i tutaj widzimy, już jest podwójny atak i troszeczkę przeciwnik został zmuszony do ruchu c5. Co mi się bardzo podobało w tej pozycji, że ja mam tutaj świetne pole skoczkiem, tutaj bardzo dużo fajnych możliwości, tylko że po skoczku jest goniec d4, więc postanowiłem najpierw wprowadzić wieżę na a3. Skoczek zagrał na A4. Niby wszystko fajnie, bo skoczek za chwilę na B6 skakuje, ale właśnie w tej pozycji to takie moje odczucia, oczywiście, podczas partii byłem zadowolony, że zagrałem to posunięcie w partii, o którym za chwilę. Rozważałem ruch D5. Czułem, że to też jest dobre posunięcie, tylko nie wiedziałem za bardzo, co grać po tym, mniej więcej, że jest taka pozycja. Chociaż czarne mają tutaj świetną grę e, wbrew pozorom, o, można by było próbować, nie wiem, jakiś grać Hetman D7 za chwilę i atakować. Na H3, na A4 i tak dalej. Na pewno czarne są tu świetne, ale ja nie wiedziałem z praktycznego punktu widzenia, szczególnie w blicu, jak reagować. Dlatego też zagrałem koniec A2. Bardzo zadowolony byłem z tego ruchu. Z tego względu. Że powierza A1 jest goniec B3, i tutaj atakuje skoczka. Jeszcze zobaczcie, że rentgen z gońcem jest tutaj fantastyczny. Znaczy, goniec na G7 jest fantastyczny, bardzo dużo grozi. Jakieś czasami są kopytka skoczek F3 i tak dalej. No, oczywiście to teraz nie wchodzi, ale głównie skoczek C4 rozpatruje. No teraz moi drodzy, przeciwnik jakby zagrał wieża B2, nie wiem co bym w tym momencie zagrał. Ciężko stwierdzić. Prawdopodobnie skoczek C4 jakiś bym tutaj uderzył, e, i miałbym fantastyczną grę. Mój przeciwnik zagrał wieża A1 mimo wszystko. Wszystko i ja go B3. Ja wiedziałem, że teraz najlepsze praktyczne zagranie dla, e, dla białych to e, wybicie wieży. Tak też zagrał Arcymiść I ja tutaj nie byłem ani zaskoczony, ani e, zdziwiony. Po prostu wiedziałem, że biorę Hetmana, i nadal walka trwa. Skoczek zagrał na C4 i teraz wieża A na D3. No i postanowiłem, że tutaj widzimy, że jest słaby pionek na D6, no więc skoczek broni na szczęście, więc postanowiłem zagrać hetmanem na A8, żeby zrobić porządek ze skoczkiem, na co skoczek zagrał na B6. I z tego, tutaj byłem zadowolony z tego względu, że przeciwnik nie zrobi wolnego pionka, nie będzie mnie męczył. No ale cóż, gram nie c 8 bronię twardo. Podsumowując jest Hetman za wieżej i gońca i jeszcze techniczne problemy, oczywiście. Goniec zagrywa na F4, ale pozycja czarnych już jest dobra. No i Hetman A6. W tej sytuacji goniec wybił. Szybkie, szybkie wymiany. Hetman wybił na B6. No i jak zdobędę tego piona, to wygrana powinna być już w miarę gładka. Ale mój przeciwnik wieża D4 broni. Na co ja wieża A8? Mówię, idę aktywnie tutaj na, na atak, no bo nie mam nic do stracenia. E5 zagrałem na A1 z szachem. Król H2. Wieża E1? Mówię, gram wieża E1, żeby trzymać tego pionka E5. To było dosyć istotne. F4 zagrał biały. Tutaj wieża E2 związałem. No i teraz fajnie byłoby się dostać Hetman. Na A2, i tutaj y, oczywiście atakować, ale to nie takie łatwe. H4 ze strony białych, wieża B2. No właśnie. Moi drodzy, ciężko stwierdzić, jak z praktycznego punktu widzenia grać te pozycje. Naprawdę. Za bardzo nie wiedziałem, jak to zrobić. Jedno jest pewne: mogłem trzymać wieżę na E2, żeby nie było ruchu E6 w przyszłości i zagrać królem na przykład na G7, ewentualnie Hetmanem na B5, Hetmanem na A6 i próbować grać w taki sposób. Hetman B5 może byłoby lepsze, bo tu się przyklejam do tego pionka i jak stanę na przykład na A4, to potem ewentualnie Hetman A2 i wieża nie może się zasłonić na D2. No cóż, ale zagrałem wieżą na B2, na co mój przeciwnik dał szacha, król G2 wieża na siódemkę. No i teraz, no cóż, Blitz to Blitz. Zbiłem pionka. E, przeciwnik wybił. Jeżeli tutaj Daniel zagrał, by wieżę na D6, no to tej pozycji e, nie wygram czarnymi. Tylko że to takie dosyć trudne choć trudne no może nie aż takie trudne. Chodzi o to, że jak wieża B2, to jest E6. Silnik widzi tutaj remis po król F8, ale ja powiem szczerze, mógłbym bardzo, bardzo spanikować w tej pozycji i nie wiem, jakbym się zachował. Kompletnie nie wiem, jakbym grał e, tutaj w tej pozycji. No cóż, ale mój przeciwnik zbił na B4, na co odbiłem Hetmanem i ruch E6. Ja sobie zdawałem sprawę, że ten ruch istnieje, ale król F6 wydawało mi się, że jest niezły, bo po wybiciu na F7 wracam królem na G7 i nie ma jak biały doprowadzić tutaj pionka do Hetmana, a dwa pion wolne pionki. Hetman dalej w grze. Ale mój przeciwnik zagrał E7. No właśnie, tego ruchu podczas partii nie widziałem. Na szczęście tutaj nie przegrywam, ale. Muszę zagrać hetman e1, trzymać pionka. Na co białe biją piona? No i robi się już ciężko, żeby wygrywać czarnymi. Posunięcie c5. Na co mój przeciwnik goniec na c6. No ten ruch e, oczywiście partię totalnie remisuje białymi, bo białe tutaj też nie mają możliwości wygrać z tego względu, że mam wiecznego szacha na króla. No i dałem szacha hetmanem. Król h3. Król f1. Niestety w tym momencie przeoczyłem wygraną, ale za chwilę do tego dojdę. Po, krul, po hetman f1, król h2, znowu dałem szacha, król h3. No i dostrzegłem ten ruch podczas gry. Mieliśmy, graliśmy oczywiście na sekundach, no więc um, trzeba było grać dosyć szybko. Hetman e6. No właśnie, jest hetman e6 i tutaj posunięcie f5. Nie mogę oczywiście wybić hetmanem. Boremisik, dalej wieczny szach. Hetman zbił, i tutaj bardzo ciekawe zagranie ze strony białych, które no jest. Ja ten ruch oczywiście widziałem, bo w innym przypadku gram Hetmanem, i tutaj technicznie już sobie radzę. Wieża B6. Bardzo ładny ruch. Wieża B6 z tego względu, że muszę wybić i jest dorobienie Hetmana na E8. Wiedziałem, że przewaga pionka w hetmanówce w takiej sytuacji jest wygrana, to jest kwestia tylko techniczna. I wybiłem niestety na F5, to znaczy. Wygranej nie wypuszcza, trudniej jest w tej pozycji, oczywiście, się bronić białymi, niż wygrywać czarnymi. Co było lepsze? Centralizacja Hetmana była lepsza. Chodzi o to, że to jest fajna pułapka. Po wybiciu na G6. Mam szacha i po wybiciu wybijam pionkiem, i ten pionek tutaj szybko dochodzi. No tak nie poszło. Wybiłem pionka, mówię. Pionki trzeba brać w Hetmanówce. Hetman dał szacha. No i tutaj kilka takich technicznych ruchów zagraliśmy. Cały czas jest pułapka, nie można wybić, bo Hetman E6, Król H2, no i Hetman C7, żeby tutaj doprowadzać piona. Tak naprawdę, myślę, że taki koks szachowy jak Carlson by pozycję zremisował. Ale to jest dosyć trudne. Tutaj y, graliśmy sobie oczywiście takie techniczne ruchy. Ja cały czas starałem się Hetmanem być blisko pionka i bronić króla. Po y, tutaj szachach król oczywiście zagrał na G6 i F5 bronimy. Czułem się tutaj dosyć pewnie. Wiedziałem tylko, że muszę y, bardzo uważać. To przeciwnik ma większe problemy, żeby tutaj mnie załatwić. Znaczy, mówię o wiecznym szachu jakimś. H5, kg G1. Ja sobie zdaję sprawę, że można było grać dokładniej, ale bardzo w te pozycje już tutaj nie wnikałem. Dosyć techniczne ruchy. Dużo szachów przeciwnikowi dałem, żeby zyskać trochę czasu. Hetman G4 jest takim ruchem, gdzie trzymacz te pionki i stwierdziłem, że jak będzie mnie szachował, to ja królem zawsze tam powędruję do obozu przeciwnika i Hetmanem jakoś się spróbuję zasłonić dosyć intuicyjnie. Tu tutaj silnik widzi remis. No cóż, silnik widzi remis. Ja, ja tego remisu nie widzę. Dla człowieka to jest naprawdę dosyć trudno się bronić. g jeden Znowu tam jakieś techniczne ruchy. No oddałem piona, ale dzięki temu. Jestem już pionkiem C3 coraz bliżej. Kolejne szachy ze strony przeciwnika. Mój pionek jest bliżej przemiany niż pionek przeciwnika. Tutaj król D5. Ja tutaj powiem tak, czułem się dalej pewnie w tej pozycji. Nie czułem, że coś tu wypuściłem, tracąc pionkę H5, więc ta pewność siebie na pewno tutaj pomogła. No i ten król zawędrował tam do obozu przeciwnika. Tu sobie szachowaliśmy się jeszcze, król E8, no i tutaj. Zawsze muszę torować drogę przeciwnikowi. No, jak można by było grać? Taki oczywiście szach na A1 też no może nic nie daje jest, zbyt, zbyt wielkiego jakieś tam manewry królem zawsze istnieją. C2 i tutaj Hetman F1, w tej sytuacji Hetman F3, centralizacja, właśnie tutaj takie geometryczne granie figurkami. Hetman C8, król D1. H6. No i teraz, moi drodzy, no w tej sytuacji nie ma szacha. Dorobiłem Hetmana. Mój przeciwnik zagrał Hetmanem na E6. Jednocześnie już po czasie, w tym momencie Danielowi spadł czas i zwycięstwo jest w kieszeni. Byłem przeszczęśliwy, że tak się to uda, że tak to się zakończyło, ale ciekawostka na koniec. Jeżeli byłby ruch czarnych, jest mat w dwóch posunięciach. Jak to zrobić? Otóż, Hetman e4 szach, jeżeli hetman wybija, to jest mat na h6. Bardzo ciekawy układ, a jeżeli jeszcze raz hetman e4 i na przykład król zagra na h5, to hetman g4 mat, jeżeli król h3, to jest mat na h1. Dosyć ciekawie to wszystko się ułożyło. No blitz to blitz, rządzi się swoimi prawami. Ja Wam dziękuję za uwagę, dzięki serdeczne za łapki w górę, będzie mi bardzo miło, no, zasięgi na YouTubie robią robotę, jeżeli są łapki w górę. Serdecznie pozdrawiam, 15. miejsce w Europie. Jestem przeszczęśliwy. Dzięki. Cześć.